No, po lewej stronie za tymi drzewami jest miasto Badajoz. Od na samej granicy, jak patrzyłem, jakieś ształ jakiś, nie wiem, czy był wypadek na wyjeździe z parkingu, czy jakieś kontrole są. Dlatego, że przy samym parkingu to było i zobaczcie, na czerwono tutaj jednak się świeci. Opadamy, jak zajedziemy. A tutaj, jak na tych słupach, na tych latarniach, no to już jest granica praktycznie, jak boczki uwiły sobie gniazda. Patrzcie, piętrowo. Jak w domku jednorodzinnym. No i co? Mamy, moi drodzy, Portugalię, proszę bardzo. Portugal. Inny asfalt zupełnie. Za 700 metrów tutaj za tą ciężarówką zjadę i trzeba się przekodować, a zobaczymy, dlaczego w ogóle tutaj jest na czerwono mi się świeci ten, a bo tu jest autostrada zamknięta i trzeba i tak przejechać przez przez parking, widzicie? Jakieś roboty drogowe. To jest pierwszy parking po stronie portugalskiej. Dojechałeś do wyznaczonego punktu trasy. Autostrada Marateca Kaja. To taki znajduje się po lewej stronie. Parking no, dziurawy to raz. Dwa, no tu żadnych wygód nie ma. To takie jak to na terminalach. Plac i koniec. Postumetra, skręć w prawo, następnie. Są nawet czynniki kontrolne, zobaczcie, i dlatego to tak się dzieje, widzicie? Także widzicie, mają jakąś action, chłopaki. Autokary pozatrzymywali, sprawdzają pasażerów prawdopodobnie. A my się zaraz tutaj zatrzymamy. W Portugalii z kręceniem trzeba bardzo uważać, bo też kamerę zdjąłem z szyby, bo to jest zabronione. To lepiej, że tak powiem, ale dziura, ja pitole. Lepiej ich nie kusić. Dobra, tutaj wolniutko, żeby w tą dziurę nie wpaść kołami. Dobra, udało się. Dobra, to ja się zatrzymam. Jeszcze wyskoczę na chwilę tu pod krzaczek i już. Dobra, jesteśmy. Zobaczymy, czy nam się rozpoczęcie P. Widzicie? Portugalia. Wskoczyło samo. Ok. No, i tak się zmienia kod kraju. Teoretycznie, jak tutaj samo się zaznacza, to podobno nie trzeba się zatrzymywać, robić ok. Ale znowu są inne głosy, które mówią, że no lepiej się zatrzymać, zrobić ok, potwierdzić. Dobra, zaraz będziemy jechać dalej. No jedziemy dalej, moi drodzy. Zobaczymy, jak tutaj jest z godziną, czy się już poprzestawiało, czy jeszcze nie. Tak, zobaczcie, widzicie? Okazuje, że mamy 10:21 na nawigacji, a ja mam jeszcze na zegarku 11:21. Czyli nawigacja już zmieniła czas, zegarek nie i telefon też nie. Ale czasem z niej, także jesteśmy godzinę do przodu. W sensie takim, że była 11 i ona będzie, kurde jakie, i za chwilę znowu już będzie 11. Tutaj plantacja kaktusów i to są właśnie chyba te opuncje posadzone w rządkach ładnie.
czyli po coś się to hoduje. A tutaj znowuż górka, 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 górka. Kurczę, powiem naprawdę, przy takim spalaniu tego AdBlue, no to jak zajadę na bazę stąd, jakbym teraz wracał, to tak naprawdę zostałoby mi się 8% AdBlue, a ja mam jeszcze 100 km. No i pozostałoby się 8% AdBlue pod warunkiem, że też bym miał tak ciężko jak mam. Bo jak będę miał lżej, to mniej spali. No ale to tak na oparach dojadę. Zwróciliście pewnie uwagę na to, jaki ruch tutaj jest. Zresztą nie tylko tutaj, nawet przy dojeździe do tej Portugalii. Już tam w tej Hiszpanii od pewnego momentu praktycznie nic nie jechało. Tu nic prawie nie jeździ po tych autostradach. W porównaniu z Niemcami, no to tutaj nie ma samochodów. Już we Francji jest fajnie się jedzie też, jak się nie dojeżdża do wielkich miast. No w Hiszpanii jest pusto, ale tutaj to jest super pusto. Tu jest super pusto. No i znowuż plantacje drzew korkowych. Po horyzont się to ciągnie z jednej i z drugiej strony. Bramki autostradowej, zobaczcie, ciężarówki tutaj przejeżdżają lewą stroną, tu gdzie jest taki zielony znaczek z taką jakby piąteczką. To ciężarówki nie tak jak w Polsce, nie wiem, we Francji czy w Hiszpanii. No w Hiszpanii to nie ma już teraz tych bramek, że prawą stroną, tylko nie. Tu ciężarówka musi zjechać, to trochę głupie jest, bo musi zjechać na lewo. Proszę bardzo. I ograniczenie prędkości, przy jakiej można wjechać na te bramki, to nie jest 30, bo tutaj nie ma tych, jak to się nazywa? Tutaj nie ma szlabanów, tylko 60. Tutaj można wjechać 60, ale trzeba nie jechać za szybko, znaczy nie przekroczyć tej 60, dlatego że są radary na bramkach. Jakbyśmy za szybko, to może nam przyjść zdjęcie z Portugalii z rachunkiem za zdjęcie. Teraz jest dobrze widać, jak daleko rozciągają się właśnie te uprawy drzew korkowych. Bo to, że ja powiem po horyzont, to jest jedno. A to, że zobaczycie, to wtedy dopiero daje wyobrażenie. Wiadukt nad rzeką, której prawdopodobnie nie będzie widać. A tam mamy miasteczko jakieś otoczone murami, bo tak wygląda to jak trochę jak ten Dubrownik. Stare mury jakiegoś miasta, jeszcze warowne wieże w środku, no i białe domki. Też ciekawy widok i stamtąd też mają ładny widok na całą okolicę. Dostałem już załadunek na jutro, na 8 rano. Gdzieś między Lizboną a Porto, 270 km z tego miejsca. No nie, to muszę zobaczyć, co są za zakłady. Ale ja dzisiaj mam tylko półtorej godziny jazdy, godzinę 20, także to nie jest tak, że ja dzisiaj sobie podjadę tam pod ten, bo już mi zabraknie jazdy, bo mam tylko dziewiątki. Jutro rano trzeba będzie wstać i dygać o 4 rano, żeby tam dojechać. Dzisiaj też podjadę tyle, ile się uda. Co chciałem powiedzieć? Już jesteśmy na miejscu praktycznie, mamy 2 km. Także fajnie, że jutro jest załadunek. Fajnie, fajnie. Dobra. Za 2 km, za tych 900 metrów w prawicę. Zobaczymy. Po 800 metrach skręć w prawo. Już był tam znak, że zona w prawo. Tylko nie tutaj, tylko dalej. O, tutaj będzie w prawicę i po kilometrze chyba po prawej stronie będę miał tą firmę. Skręć w prawo. Dobrze, skręcamy, proszę pani. O, tutaj zona industrial. No i szukamy teraz,
gdzie nam tu pokaże. A po lewej pokazuje, że po lewej będzie ta firma. Jeśli się trzeba będzie zatrzymać, wziąć papiery i iść. To jakiś złom, bo mielą rzeczy, albo ma... nie, złom, bo to aluminium, puszki, wszystko tutaj było. Dobra, prościutko jedziemy. Przejechać tego Enter posto frigo figo fago to tu? A nie, EIP. Po 200 metrach, to tam mamy EIP. A tutaj widzicie, to jest ta. A jak to się nazywa? Parking, można sobie stanąć. No i bardzo fajnie. Wiecie co? Ja pojadę jednak tam, tam się najwyżej zawróci i tyle. Skręć w lewo, następnie dojechałaś do celu podróży. No i w razie czego tutaj można sobie stanąć. No, żeby się nie okazało, że się tutaj zamotam później. Bo to jest tutaj, po lewej stronie. No widzicie, tu jest ta firma. No i... no się, wjadę tutaj, moi drodzy, i będę stał przecież na ulicy, nie? I się zatrzymam tutaj i pójdziemy się pytać o co kaman, gdzie pewnie tutaj trzeba będzie i tak wyjechać do hali, bo tam widzę, że chyba suwnice mają. Dobra, popytamy się. Dobra, także widzicie jak to wygląda. Ja tutaj sobie wjechałem, a to się okazuje, że to musi być nie tutaj. Także teraz muszę wycofać tu i pojechać zupełnie gdzie indziej. Znaczy to jest ta firma, tyle tylko, że jak tutaj tam są te... Aha, dobra. To jest ta firma, tyle tylko, że moi drodzy, w innym miejscu muszę być. A muszę chyba do przodu dać trochę. Te barierek naustawiali. No nie wiem, chyba będzie tak lepiej, nie? Dobra. W lusterku będziecie widzieć najwyżej.
Ciężko jest, kurde. Tam jeszcze osobówka stoi. A to wszystko ma 25 ton. Te opony są. Gracias. Wszystko fajnie, moi drodzy, tylko teraz muszę poczekać, aż ta ciężarówka wyjedzie. Ja muszę przejechać tutaj na wprost, zaraz wam pokażę gdzie. Wygląda, moi drodzy. Muszę jechać w inne miejsce zupełnie. Tutaj ja sobie ustawię na Google'ach trasa. O, widzicie? Ale nie piesza, tylko taka. Tutaj jesteśmy, w lewo. O, tak będę musiał jechać. Bach. To dosłownie jest 400 metrów, ale musi mi odjechać ten gość. Dobra, wyjeżdżamy, jedziemy tam między te dwa te. Tam mają przyjechać po mnie, ale ja wiem, jak oni tam wezmą, ściągną to. Dunę. A tu jest suwnica, widzicie? Dlatego mam tu wjechać. Tu w tą dziurę. A tak tutaj to. Dach odsunąć. Ale teraz mają przerwę, powiedział. Kurde, tu na styk wszędzie jest, ja pierdzielę. Nie wiem, chyba wystarczy, nie? Dobra. Tu jest tak, a tam jest mniej miejsca. No to co? Idziemy to rozplądeczać, bo oni i tak teraz mają przerwę. Dobra, pokażę wam tylko jak to, co wiozłem, żebyście widzieli. O, takie coś. Tutaj miejsca to nie ma prawie wcale, także teraz muszę. O, widzicie, że trzeba to wszystko podpinać. Pasy, to wszystko. No, jedną ręką to ja tu nic nie zrobię. Także ja tutaj to wszystko podpinam, pościągam, otworzę dach, a później pokażę, jak ściągają. Dobra, dach ściągnięty, moi drodzy. Tu wszystko też pościągane. Także teraz to będą suwnicą ściągać, jak tylko skończą pauzę. No i facet już najechał suwnicą. Ja wcześniej wszystko przygotowałem. Jedna osoba będzie sobie tutaj spinała, rozpinała, zobaczcie. I takie kątowniki właśnie tutaj taką suwnicą będą ściągać. Ja już dostałem załadunek 200 parę kilometrów, 260 kilometrów stąd, za Fatimą. I teraz powiem wam, że jakbym miał czas, to bym pojechał do Fatimy i tam sobie poczekał. Ale nie mam, mam godzinę 13 jazdy tylko i to jest wszystko mało. 60 km stąd jest parking, bo tutaj niestety parkingu w Portugalii jest jak
na lekarstwo. Także on teraz tutaj weźmie, podniesie to, pozakłada i będzie wyciągał. No i wziął gość teraz tam, tutaj sobie podniósł do góry, po to, żeby z tamtej strony mógł przełożyć pod spodem te łańcuchy. Teraz wyrówna, wypoziomuje sobie i ściągnie wszystko na dawno. Proszę bardzo, teraz wysuwa. Tyle, żeby tylko dach nie przeszkadzał. Bo tam dach przeszkadza trochę. Ułoży sobie, wypoziomuje. Albo przesunie te łańcuchy. I będzie gitara. Tak, przesuwa. No i tu robi to jedna osoba. Pewnie, że dwie to by było szybciej, no ale... Ale im się nie spieszy. Ja w sumie aż też nie tak bardzo, ale... Nie wiem, jak z miejscami parkingowymi tutaj na tej autostradzie, której będę jechał. Nosi. No i będzie musiał tak, tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze trzy razy tak będzie musiał podjechać tymi łańcuchami. Teraz pewnie dojdzie do mnie, no bo tą suwnicą odjedzie na bok. O. I ona sobie jedzie. On teraz wyjdzie i ją odłoży na miejsce. Tak to wygląda. No i zostało się jeszcze dwie takie te, także dwa takie komplety. Także zaraz wjedzie tutaj tą siwnicą, zabierze to, pozabiera te deski. Ja już pojadę tak jak teraz, z tymi pasami, z tym wszystkim, tylko pozamykam to. Na parkingu sobie zrobię porządek. No już tutaj nie będę tracił czasu. Wycofać, wjechać na wagę i do biura. Jedziemy tyłem na wagę, nie będziemy kółka robić.
dobra.